Rozważcie taką sytuację. Bob jest w pokoju, ma dwie monety. Jedną normalną i drugą taką samą z obu stron. Losuje jedną, rzuca nią i krzyczy wynik. Orzeł. Jakie jest prawdopodobieństwo, że rzucił dobrą monetą? Żeby odpowiedzieć, musimy tylko cofnąć się do początku i narysować drzewo. Pierwsze zdarzenie. Bob losuje jedną z dwóch monet. Z drzewa wyrastają dwie gałęzie dwóch równie prawdopodobnych wyników: dobra czy zła moneta. Następne zdarzenie to rzut monetą. Drzewo się rozrasta. Przy dobrej monecie są dwa równie prawdopodobne wyniki rzutu orzeł i reszka. Przy monecie fałszywej oba wyniki to orzeł. Drzewo skończone. Widzimy, że ma cztery liście reprezentujące cztery równie prawdopodobne wyniki. Ostatni krok, nowy rzut. Bob mówi orzeł. Po każdym kolejnym wyniku musimy przyciąć drzewo. Odcinamy gałęzie prowadzące do reszki, bo wiemy, że reszka nie wypadła. I koniec. Prawdopodobieństwo, że wybrał dobrą monetę, to. Jeden wynik rzutu dobrą monetą, orzeł, podzielony przez trzy możliwe orły. Czyli jedna trzecia. A gdy Bob rzuci drugi raz i zawoła ⁇ orzeł ⁇ pamiętajcie, po każdym zdarzeniu nasze drzewo rośnie. Liście dobrej monety to dwa równie prawdopodobne wyniki orzeł i reszka. A liście monety fałszywej to dwa równie prawdopodobne wyniki orzeł i orzeł. Gdy usłyszeliśmy drugie orzeł, odcinamy każdą gałąź prowadzącą do reszki. Teraz prawdopodobieństwo, że moneta jest dobra po dwóch orłach z rzędu wynosi jeden wynik rzutu dobrą monetą orzeł, podzielony przez wszystkie możliwe orły czyli 1 piąta. Nasze zaufanie do dobrej monety maleje, im więcej wypada orłów. Jednak nigdy nie zmaleje do zera nieważne ile będzie rzutów nie będziemy mieć stuprocentowej pewności, że moneta jest fałszywa. Wszystkie zadania z prawdopodobieństwa warunkowego można rozwiązać za pomocą drzew. Dla pewności, zróbmy jeszcze jedno. Bob ma trzy monety. Dwie dobre. A trzecia jest zmodyfikowana. Tak wyważona, że w dwóch trzecich przypadków wypada orzeł, a w jednej trzeciej reszka. Bob losuje monetę i rzuca nią. Orzeł. Jakie jest prawdopodobieństwo, że wybrał zmodyfikowaną monetę? Cofnijmy się i narysujmy drzewo. Pierwsze zdarzenie to losowanie monety. Są trzy równie prawdopodobne wyniki: dobra, dobra i zła. Następne zdarzenie rzut. Każda dobra moneta może dać dwa równie prawdopodobne wyniki orła i reszkę. Fałszywa moneta może dać trzy równie prawdopodobne wyniki dwa orły i jedną reszkę. Trzeba zawsze sprawdzać, czy drzewo jest zrównoważone, czy z każdej gałęzi wyrasta tyle samo liści. W tym celu zmieniamy liczbę gałęzi do najmniejszej wspólnej wielokrotności. Dla liczb 2 i 3 to 6. I wreszcie nazywamy liście. Dobra moneta daje sześć równie prawdopodobnych liści: trzy orły, trzy reszki. Przy monecie zmodyfikowanej mamy dwa liście reszki i cztery liście orły. I już gdy Bob krzyczy orzeł, ten nowy wynik pozwala odciąć wszystkie gałęzie prowadzące do reszki, bo reszka nie wypadła. Zatem prawdopodobieństwo wylosowania fałszywej monety, gdy wypada orzeł. 4 liście z fałszywej monety podzielone przez wszystkie możliwe. 4 podzielić przez 10, czyli 40%. Wiedzcie, że zadania z prawdopodobieństwa warunkowego zawsze można rozwiązać za pomocą twierdzenia Bayesa. Podaje ono prawdopodobieństwo zdarzenia A pod warunkiem, że zaszło wydarzenie B. A jeśli zapomnicie, to nic. Musicie tylko umieć rysować i przycinać drzewa.